Dziś w zespole szkół imieniem Staszica odbyło się spotkanie z reprezentantem Polski w piłce ręcznej Kubą Łucakiem. Kuba, po twoim debiucie, udanym bardzo debiucie w reprezentacji Polski, chyba jesteś trochę rozrywany. Takie spotkania to jest, często się zdarzają? Znaczy, szczerze mówiąc, to jest drugie spotkanie, jakie miałem. Wcześniej byłem w podstawówce w Głogowie, także niezbyt często, ale bardzo się cieszę, że mogłem tutaj dzisiaj przyjechać i spotkać się z uczniami. Ten debiut bardzo udany zmienił coś w tobie, w twojej grze, w życiu? Szczerze mówiąc, nic takiego nie zmienił. Tak naprawdę dalej gram w Głogowie, dalej mieszkam, gdzie mieszkałem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Może oprócz tego, że moja pewność siebie bardzo wzrosła po tych mistrzostwach. Ale tak to nie ma jakichś fajerwerków wielkich. Pochodzisz z Kielc, czyli z takiego najsilniejszego w tej chwili ośrodka w Polsce, jeśli chodzi o piłkę ręczną, ale no nie było dla ciebie miejsca. Musiałeś, grasz dzisiaj w Chrobrym. Jesteś zadowolony z tego? Na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z tego, że gram w Chrobrym. Wcześniej nie było dla mnie miejsca, było tak jak pan powiedział wcześniej, Kielce to jest bardzo mocny ośrodek piłki ręcznej w sezonie i zresztą w kilku poprzednich najlepszy. Wtedy no, byłem za młody, żeby gdzieś tam móc próbować czy startować, rywalizować z takimi zawodnikami, którzy mieli już wyrobioną markę, nazwisko. Wybrałem Chrobrego, w którym wiedziałem, że będę grał, w którym będę się rozwijał i bardzo się z tego cieszę. Czujesz, że coś udowodniłeś przez te mistrzostwa, na przykład trenerom w Kielcach? Czyli ja nie jechałem tam niczego nikomu udowadniać, może oprócz siebie, że chciałem sobie udowodnić, że potrafię, że umiem, że stać mnie na to i chyba z tego najbardziej się cieszę. Ale ja nie musiałem nic udowadniać trenerom z Kielc, bo po co? To ja nie mam jakichś tam żadnych żali, że stamtąd odszedłem na własną rękę, ja sam podjąłem taką decyzję i bardzo się z tego cieszę na dzień dzisiejszy. Bardzo dobrze wam w tym roku z Chrobrym Głogów idzie. To jest duży postęp w porównaniu do wyników z ubiegłego roku. Z czego to wynika? Z czego to wynika? Przyszło do nas dwóch Białorusinów, bardzo, bardzo, bardzo mają duże umiejętności i dużo wnieśli do naszej gry, ale też nasz zespół się w tym roku mocno zgrał, tworzymy super team. No i dlatego gramy bardzo dobrze, czwarte miejsce w tabeli. Myślę, że przed sezonem nikt na nas nie stawiał, że będziemy aż tak wysoko. A zobaczymy, co sezon dalej przyniesie, bo mamy duże szanse, żeby powalczyć o jeszcze coś więcej. Ze Wschowy do Głogowa jest blisko. Jakbyś zachęcił kibiców, mieszkańców Wschowy, żeby przyjeżdżali na mecze do Głogowa? Bardzo serdecznie zapraszam kibiców ze Wschowy, ponieważ na pewno nasze mecze Chrobrego, tak samo jak i reprezentacji, dostarczają wielu emocji. Zresztą piłka ręczna jest takim sportem, gdzie zawsze coś się dzieje i nie sposób się nudzić na meczu nigdy. Także serdecznie zapraszam, żeby nas wspierać, oglądać. Zobaczyć, jak to wygląda. Czujesz na takich spotkaniach i w ogóle chodząc po Głogowie, że jesteś bardziej rozpoznawalny i popularny po tych mistrzostwach? Czy gdzieś tam jakieś, wiadomo, miłe akcenty się zdarzą, ktoś podejdzie, pogratuluje, poda rękę, ale to nic wielkiego, takie coś po prostu. Jeszcze zapytam o reprezentację Polski. Macie ciężką przeprawę w drodze do Mistrzostw Świata. Zmierzycie się w meczu eliminacyjnym z Niemcami. Myślisz, że macie duże szanse i jak w ogóle, czy już o tym rozmawialiście, myśleliście? Czy myślę, że no na pewno mamy z tych drużyn, które mogliśmy trafić, na pewno trafiliśmy na najsilniejszego rywala, ale to nie ma co rozpamiętywać, na kogo trafiliśmy, czy nie trafiliśmy. Musimy zrobić swoje, awansować do Mistrzostw Świata i z pewnością zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. Będziemy mieli na to dwa mecze. I mam nadzieję, że te dwa mecze przyniosą nam wielką radość i będziemy mogli w styczniu pojechać do Kataru.